No dobra, jestem z powrotem. Mam dwa życia tylko, więc mam dwie szanse, żeby śmierdziela pokonać. Aczkolwiek... O! Dobrze, chociaż trochę się wyleczyłem. Jestem ciekaw, czy mi się uda go w miarę szybko pokonać. Walka z nim jest dosyć trudnawa, jak sami zresztą możemy zobaczyć. Tak więc zobaczymy, może się uda, może szczęście mi tym razem dopisze. O nie, 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 nie. Marny sztylet? Proszę cię, gościu. Nawet mnie nie denerwuj. Dobra, niech on się pokaże, niech on rozpocznie konfrontację. Aha. Ta, to ładnie mu pojechałem. Znowu do połowy HP mu zjechałem. Nawet w sumie, nie, to było tyle samo, ile ostatnio mu zwaliłem. Teraz to już kompletnie jestem bez szans jakichkolwiek na wygraną. Chociaż nie, mamy Grand Crossa tutaj. Się tak zastanawiam, czy by czasem może najpierw tury nie zacząć od normalnych ataków, a potem go nie uwalić czasem Grand Crossem. To myślę, że byłoby całkiem też spoko. To ja bym się teraz tutaj skupił w sumie. Szło dobrze. Szło dobrze, to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że szło dobrze. To trzeba naprawdę taktycznie do niego podejść. Najlepiej ominąć jakiś z tych jego ataków, tylko to jest też ciężkie. Okej. Dobra, się striggerował. Dobra, kompletnie tego nie ogarnąłem, o co tutaj teraz chodziło. I jeszcze raz zaczynamy zabawę. Tu już mamy ponad połowę gry za sobą. A ja dalej męczę się, kurde, z śmietnikiem. Bo innego, inaczej go nazwać nie można. To jest dosłownie taki totalny śmietnik. Już wolałbym mieć całe HP, no ale... Co ja poradzę, jak nic nie poradzę, nic nie zrobię. No, pff. Dobra, najlepiej będzie zestartować to. No dobra, teraz utrzymałem 3 życia w sumie, więc powinno być całkiem wpyte. Tak mi się wydaje. 43. Chyba za 50 było jakiś upgrade. Z tego co pamiętam, że mogliśmy już księgi chyba użyć. O ile mnie pamięć nie myli. Nie, w sumie nie. Dobra, to mi się coś musiało pokićkać w takim razie. Mam mało HP, więc to raczej nie zwiastuje wygranej, aczkolwiek jak będę non-stop spamił tymi, to może, może. Dobra, zaczynamy. Dawaj, 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 dawaj. Zjedź mu sporo HP. Zjedz mu sporo HP, już w sumie zjedliśmy mu sporo HP.
O kurde. Co ten odwala? O, oh shit. Oh shit. Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, on teraz znowu będzie używał tej swojej formy. Przynajmniej udało mi się tutaj dojść, więc jakieś plusy są. Teraz trzeba uważać. Kurde, on znowu będzie tymi. Fucking idiot. Nie! On jest do pokonania, on jest do pokonania. Już go praktycznie rozgryzłem. Już go rozgryzłem, wiem jak go przejść. Dawaj, dawaj, jedziemy z nim. Rozpierdzielimy go. Richter. Dawaj. Co to jest dla ciebie ten śmierdziel? Przecież on jest easy. Gorszy Dracula będzie, albo Shatter. Zawsze chcę na niego Shatter mówić, nie wiem czemu. Jak ja mam tego uniknąć? No dobra. Dawaj, dawaj, już przejdźmy cię, no. Ja już chcę mieć ciebie z głowy, gościu. O, zaraz się mi monitor wyłączy, czekajcie chwilę. Dobra, jeszcze raz. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jedziemy z koksem. Przynajmniej dużo zostało. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Leć tu. Dawaj. Ile mu HP zostało? Patrzcie. Kapka HP. Yes! Ale go porobiłem. Ale go porobiłem. Dobrze. Nawet nie musiałem rzucać tymi krzyżami. A myślałem, że mi się nie uda, nie? O Jezus Maria, ale to był wycieńczający boss. Such a fine girl. Surely the blood of a beautiful woman will quench the thirst in my body. Stay away from me! What are you afraid of? In exchange for your blood, you can gain eternal life and beauty from me, can you not? Please, it's a simple matter. I get what I need, and you benefit as well. Then together, you and I shall reign over this world. If it means becoming a savage, I would sooner kill myself. As you wish. However, what exactly makes me a savage?
If my existence itself makes me savage, is that not the result of this world? Are not all the people of this age savages as well? If so, I should be a shining beacon for what this world wants me to be. The one to lead them. Do you not agree? My Lord Count. What is it? There are intruders in the castle. I see. Destiny can be quite fun at times. They've likely come to interfere. I hope you'll be in a better mood later. Save me. Victor. A Nightmare Reborn. Moi drodzy, tutaj będzie na nas czekał boss rush, którym się nie zajmiemy już w tej sesji ani w tym odcinku, bo zależy, ile z tego odcinków wyjdzie. Stage 6 z 8 w zasadzie, czyli druga sesja, bo w sumie to niby nazwałem to drugą sesją, ale powiedzmy, że to jest nadal ta pierwsza sesja, tylko po prostu pół godziny później dokończona. Tak więc, moi kochani, druga sesja to będzie ostatnia sesja z historii Richtera, żebyśmy mogli potem zacząć historię Marie Annette. Marie Renard. Jezus Maria, pomyliłem Annette, bo Annette była w zasadzie przed chwilą pokazana. I jak sami mogliśmy zobaczyć, no Dracula ją dosyć mocno szantażował i ona w sumie chciała dokonać seppuku tak zwanego. Bo było widać, że sobie tutaj nóż do gardła chciała przystawić. Ale no cóż. Czy uda nam się ją uratować? Tego dowiemy się następnym razem. Tutaj będziemy mieli konfrontację w zasadzie z bossami, chyba bodajże z Super Castlevania, albo po prostu z Castlevania tej Dracula X. Tak mi się wydaje, mogę się oczywiście pomylić. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to fajnie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało. Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji po więcej. Również zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz Discord, linki są pozostawione w opisie. I polecam zasubskrybować kanał i zostawić dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu, elo!